Witajcie w 20 nagraniu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Kolejny dzień z nowym wyzwaniem. Mam na myśli tutaj wasze tematy, które prezentuję. Dzisiaj na tapetę idzie temat, który wymyślił Mariusz, mianowicie jak zaczynałem grać w piłkę, jak zacząłem przygodę z piłką. Kurczę, nie pamiętam dokładnie. Aczkolwiek coś w tym stylu, coś w ten deseń. No mianowicie, dobrze tego nie pamiętam, prawdopodobnie miałem ze 3-4 lata. Pierwszy raz zaprowadził mnie mój tato prawdopodobnie, ale jak mówię, tego nie pamiętam. Chociaż mam takie przebłyski, że pierwsze kopnięcia, pierwsze uderzenie na bramkę były z moim tatą. No później szlifowałem formę dzień w dzień. Można powiedzieć, kiedy były wakacje, od rana do wieczora z kolegami na podwórku na Dolnym Mieście w Wałczu, w moim rodzinnym mieście, gdzie teraz są bloki, było kiedyś boisko, były bunkry, było zajebiście. Tak, była trawa, były bramki, były pagórki, właściwie już później trawy nie było, bo wszystko zostało wybiegane. No i graliśmy, i tak graliśmy z taką pasją, z takim entuzjazmem. Nie nudziło się nam to w ogóle, chodziliśmy tylko w zasadzie na obiady i chociaż nawet tego nie chcieliśmy robić. Mama nas wołała z okna na obiad i to była jedyna jakby sprawa, którą musieliśmy załatwić w domu podczas dnia. Tak to się działo się na boisku z piłką, z kolegami. I tak to się zaczęło. Później zapisałem się do klubu piłkarskiego Orła Wałcz. To miałem tak z 9 lat, z 10 właściwie, bo to był kwiecień 1997 roku. Miałem takie wielkie okulary. Jakby ktoś mnie zobaczył, to by stwierdził, że z niego nic nie będzie. No i tak kariera się moja... Kariera, przygoda z piłką się zaczęła. Tam trenowałem przez około 4 lat, 5 lat, po czym przestałem, zrezygnowałem z trenowania, ponieważ nie będę wnikał w szczegóły, ale coś mi się tam nie podobało. To też był też taki wiek, że stwierdziłem, że ja nie będę piłkarzem, co teraz absolutnie żałuję, bo gdybym miał teraz ten rozum, co wtedy miałbym rozum ten, co teraz mam, to na pewno by się to tak nie skończyło, dalej bym kontynuował. No ale wiadomo, łatwo powiedzieć teraz, a trudniej było zrobić wtedy. Tak, grałem, jest to moja miłość, można powiedzieć, pierwsza miłość. To jest właśnie piłka nożna i myślę, że tak będzie zawsze. Tak jak wczoraj wspominałem przy okazji wideo z Lewandowskim, wywołuje we mnie to takie emocje, pozytywne skojarzenia, że tak naprawdę bez piłki nożnej nie wiedziałbym co robić w wolnym czasie na przykład. Znaczy, jak sobie pomyślę, że nie byłoby piłki nożnej w moim życiu, to widzę taką wielką pustkę, wielką wyrwę w jakimś takim przeżywaniu, w jakichś emocjach, w jakimś takim czymś mega pozytywnym. Tak, trochę zszedłem z tematu, ale piłka nożna była zawsze w moim życiu i ja tego nigdy nie ukrywałem, jest to coś pięknego. Dziękuję bardzo na dzisiaj za ten temat i do zobaczenia jutro.